Mężczyzna, który skłamał, Donald Tusk, obiecując trzykrotnie, pierwszy punkt ich programu, że poobniża podatki, staje przed narodem, mówi: kłamałem w przeddzień wyborów prezydenckich, mówiąc, że jesteśmy zieloną wyspą. Dzisiaj wam mówię prawdę, że kłamałem i że mamy czarną dziurę. I że wychodzę z tego interesu, bo to ja zrobiłem tę czarną dziurę. I ja wam kłamałem. I podaję się do dymisji. To są męskie zachowania. I wtedy ma się szansę zostać mężem stanu. A to są chłoptasie i tchórze. W Unii Europejskiej jest mniej wolności obywatelskiej niż w Stanach Zjednoczonych. Tak, tu na przykład nie mogę posiadać broni. W Ameryce idę do sklepu, kupuję, co mi się podoba. Sprawdza się w kartotece, czy mi nie odebrano konstytucyjnego prawa do posiadania broni. Czyli mam więcej wolności, bo tutaj muszę poprosić władzę łaskawie, żeby mi pozwoliła pistolecik kupić. Władzę, która nie zapewnia mi policjanta na rogu, władzę, która ma niedofinansowane wszystkie służby z graniczną włącznie, armia nasza jest niedofinansowana, ledwo zipie wszystko, policja ledwo zipie, nie mają na benzynę, więc ja powinienem mieć jakąś szansę obronić własną rodzinę i własny majątek. Ale to... Władza mi tego nie zapewnia, to ja bym chciał sobie to sam zapewnić. I nie chcę klękać przed władzą i prosić o zezwolenie. Proszę pana, zezwolenie budowlane. Za moje pieniądze chcę postawić garaż. Muszę urzędnika pytać o pozwolenie na mojej ziemi, za moje pieniądze chcę garaż postawić. Zbyt długi czas oczekiwali na zgodę na budowę garażu, a czy innym to, żeby pan chodził z pistoletem po mieście. Odrzucam, proszę pana, koncepcję, że urzędnik mi wydaje pozwolenie na wydawanie pieniędzy na mojej własnej działce. Ja odrzucam tę koncepcję. To, że ja muszę w ogóle kogoś pytać. Moja forsa, moja działka, ja chcę sobie garaż postawić. Nikomu nic do tego, żadnym urzędasom. Setki lat wszyscy mieli broń w Polsce. I dlatego byliśmy w stanie zorganizować powstania przeciwko caratowi. Dlatego byliśmy w stanie wyżywić się w czasach głodu, bo poszliśmy do lasu na polowanie. Dlatego byliśmy w stanie stanąć do obrony ojczyzny, że każdy w domu miał jakiś rodzaj broni. Dlatego było powstanie warszawskie, że wszyscy umieli obsługiwać te urządzenia. Że byli przystosowani do walki. A dzisiaj... Jak Putin wjedzie z Ukrainy do Polski i pan znajdzie na ulicy kałasza, to pan nie wie, z której strony to złapać. Nie wie pan, gdzie jest bezpiecznik i boi się pan, że jak pan strzeli koło ucha, to panu rozwali bęben. Jak ja miałem proces za krytykowanie Aleksandra Kwaśniewskiego, że się upijał na grobach w Charkowie w czasie sprawowania urzędu, to sędzią w mojej sprawie była pani, która skazywała robotników w Gdańsku w stanie wojennym za solidarność. I w wolnej Polsce ta pani jest dalej sędzią. Powinno się ich wszystkich wypieprzyć do kanału. Mhm. Tych wszystkich sędziów. No tak, ale... Jednym ruchem ręki, jak pionki z szachownicy. Wszystkich won. Ale nawet jak któryś był niewinny. Wszystkich won, bo to jest stary system. Nie mogą starego systemu reprezentować w nowym państwie sędziowie. Ale... Wszystkich won. Ale w 2007 roku Sąd Najwyższy orzekł, że właśnie... sędziowie i prokuratorzy nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, ponieważ działali w zgodzie z... I tutaj to uzasadnienie jest tak pokrętne. Niech nie będą pociągnięci do odpowiedzialności, ale wszyscy won. Służyli tamtemu systemowi, umieli się w nim odnaleźć. Wszyscy won. Ten jeden czy drugi niewinny nie będzie miał pretensji. Bo odejdzie w tłumie innych brzydkich. Mhm. I nie będzie miał do Polski pretensji. Chętnie się zgodzi. Ja byłem ostatni sprawiedliwy, ale chętnie odejdę po to, żeby odeszli wszyscy pozostali. Wszystkich won. Mhm. I wszystkich policjantów starego systemu. Dawnych milicjantów. Wszystkich won. I wszystkich urzędników starego systemu. Wszystkich won. Nie mamy do nich zaufania. Służyli Moskwie, teraz będą służyli Brukseli, nie wiem komu. Albo staremu systemowi, który siedzi gdzieś pod powierzchnią i broni jeden drugiego. I Kiszczak obiecywał. Nic wam nie będzie. Ja jestem za tym, żeby nie było ustawy o manifestacjach. Bo żadnej? To jest uzurpacja władzy. Żadnej. Mhm. Ludzie się zbierają, jeżeli doprowadzi ich działanie do jakiejś burdy, to będą odpowiadać normalnie przed sądem za to, co się stało. A prewencyjne ustawy takie, że ja muszę iść do urzędu poprosić o zezwolenie na manifestację, no granda jakaś. Mhm. Granda. To jest moje prawo. Wolność słowa na tym polega, że idę i se manifestuję, gdzie mi się podoba i kiedy chcę. Policja musi se z tym poradzić.
Jak chcę być uprzejmy, to zawiadamiam wcześniej policję. Mówię, słuchajcie, skinheadzi z Rosji przyjechali, chcą rozbić Marsz Niepodległości. W związku z tym prosimy o ochronę policyjną, bo mamy zamiar maszerować. Wiesz o tym, że ta władza właśnie zmienia prawo, jeżeli chodzi o zgromadzenia? Tak, na gorsze, niedobre jest tam o tych manifestacjach. Nie powinno być tej ustawy w ogóle. A nie sądzisz, jak że ja bym to... dostał, Kotuś, no. Jak ja bym dostał dyktaturę na chwilę, bo chciałbym od narodu dostać, wspaniały, to bym kupił takie było, czerwone, naprawdę. Wielkie wiadro czerwonych długopisów i zacząłbym reformę państwa od skreślania. Skreślałbym kolejne ustawy w całości i wyrzucał. Ustawa śmieciowa w ogóle jest niepotrzebna, niech się samo reguluje i tak dalej. I proszę pana, i Unia zakazuje termometru rtęciowego. Nikt od wsadzania tego termometru w tyłek przez 150 lat nie umarł. Nagle Unia stwierdziła, że on jest niebezpieczny, bo się złamać może. Ja bym nie chciał, żeby mi zakazywano w taki sposób, a Unia to robi permanentnie. Wolałbym, żeby mnie ktoś przekonał, że elektroniczny jest lepszy. Może niech pan nie produkuje tych termometrów. Władza powinna być na naszych usługach. Ona powinna do nas przemawiać jak dobry ojciec, Iwan, ale a nie bez przerwy zakazywać. Ani pan, ani ja nie jesteśmy ekspertami w sprawie rtęcia. To jest tak jak z azbestem. Gdyby pan teraz powiedział komuś, pan będzie mieszkał w domu, a za 5 lat ja panu powiem, że ten dom to był z azbestu. Panie, to byłby proces wytoczony. Te durne, proszę pana, gęby w Parlamencie Europejskim to są eksperty? Ta Komisja Europejska to są jacyś eksperci, to są karierowicze typu Barroso, którzy się załapali do jakiejś władzy, awansowali w strukturach władzy. Oni się świetnie jak śledzie poruszają w tej beczce. Można powiedzieć, że to jest durna gęba i nie jest żadnym ekspertem. Ale jacy to są eksperci od termometru? Ekspertem od termometru to jest moja mama, która wsadzała ten termometr w tyłek swoim dzieciom. Pielęgniarka w szpitalu, która wsadzała, to jest ekspert, a nie jakiś polityk w Unii Europejskiej. Ale jak będzie pan podejrzenie w rodzinie na nowotwór, to nie pójdzie pan do mamy, żeby mnie badała sprawę termometrem, tylko jednak do jakiegoś eksperta. Co to za argument? Ja mówię, że mi się nie podoba. To jest taki argument, że może trzeba jednak posłuchać czasem ludzi, którzy poświęcają życie na jakieś badanie. Nie podoba mi się zasada, w której władza mi bez przerwy zabrania czegoś. No zakaz wędzonej kiełbasy mnie rozjusza. Ale pan mówi, bez przerwy zabrania i słyszę argument wędzonej kiełbasy i termometru. I żarówki, proszę i żarówki, pana. I trzy. I co jeszcze? Nie, dziurawiec. Tego bez przerwy proszę, zabrania. Dziurawiec. Moja babcia leczyła się dziurawcem, który sobie sama zbierała. Potem jak już nie miała sama siły zbierać, to kupowała sobie, proszę pana, z Herbapolu herbatki z dziurawca. Zakazany. A wie pan czemu zakazany przez Unię? Dlatego, że jak się popija dziurawiec, to nie działa tabletka antykoncepcyjna. W związku z tym ktoś poszedł do tego durnia w parlamencie albo w komisji, szepnął mu coś do ucha i ten dureń zagłosował, żeby dziurawiec był zakazany. I bingo, papierosy mentolowe. Cały przemysł mentolowy na ścianie wschodniej polskiej w zeszłym roku, czytałem w gazetach, został zniszczony jednym jakimś durnym podpisem z Unii Europejskiej. Że nie wolno. Do dzisiaj komuchy w Polsce są. No Aleksander Kwaśniewski, prymitywny bawidamek i pijak, który nawet nie umie się przyznać do tego, że ma chorobę alkoholową, tylko użerze jakieś tabletki, wie pani, łyka tropikalne i upija się na grobach przodków naszych. Palikot słusznie domaga się na przykład od prezydenta też ujawnienia, czy ma problem z chorobą alkoholową? Wie pani co? Cieszy mnie, że pani zadała to pytanie, bo buńczuczny Palikot jakoś nie domagał się od Aleksandra Kwaśniewskiego, kiedy były skandale międzynarodowe z tym związane, kiedy było wsiadanie do bagażnika limuzyny rządowej razem z Kuczmą po pijaku i to sfilmowało BBC i pokazywało w kółko, jakiego to drugiego Jelcyna mamy w Polsce. Opasłego, tłustego aparatczyka komunistycznego, który się publicznie za nasze pieniądze upija i kompromituje nas. No. Wtedy jakoś pan Palikot nie był odważny, bo oni widocznie jakoś bardziej z jednej parafii, bo my znamy wspólnie angielski, młodzi jesteśmy, a teraz przyczepmy się do tego twardogłowego katola o bardziej konserwatywnych poglądach i róbmy mu dziurę w brzuchu. A pan nie ma takich wątpliwości jak Palikot? Proszę pani, nie zawstydził mnie ani razu prezydent Kaczyński aktem pijaństwa w miejscu publicznym. Natomiast Aleksander Kwaśniewski wielokrotnie nas zawstydzał i wielokrotnie się z tego tłumaczył. No, kardynalna różnica i prosiłbym o sprawiedliwość w osądzie. I tyle. Mogą państwo nie cierpieć Kaczorów za różne rzeczy, ale jest głęboko niesprawiedliwe, no nie po Bożemu jest drążenie tematu, czy on jest alkoholik, w sytuacji, kiedy tuż obok stoi pija. Jest doskonałym i niezbędnym grzebanie w życiorysach polityków. Wszystkie życiorysy wszystkich polityków mają być przegrzebane do skały pierwotnej. I cały IPN ma być wydrukowany w internecie. Wszystkie teczki
na wierzch. Prawda nas wyzwoli. To jest moje stanowisko. Ja nie mam żadnej wiedzy. Nie mam żadnej wiedzy.